teraz jeszcze jazda do Lusławic, do Europejskiego Centrum Muzyki. Rzeczy, których wcześniej człowiek nie widział. Przez ostatnich kilka dni widziałem w Krakowie 10 razy więcej ciekawych miejsc niż przez lata wcześniej. Człowiek zamienia się w sejsmograf, który wypatruje wszystkiego, co jest ciekawe. Fascynujące. Spróbujcie. Blokowanie przenosi człowieka w niesamowite nowe miejsce. Mam wrażenie, że po prostu w życiu więcej się dzieje. Szkice 16-letniej uczestniczki plenery. Droga 20 w nocy. Przed nami 1,5 godziny jazdy do Krakowa.